Cześć, witam Was wszystkich na naszym kanale. Ja jestem Łukasz i dzisiaj postaramy się przyspieszyć Wasz smartfon. Jeżeli na co dzień korzystacie ze smartfonu z systemem Android i nie jest to model z najwyższej półki cenowej, to zapewne nieraz było tak, że telefon się zacinał i miał lagi, więc dzisiaj postaramy się temu zapobiec. Najprostszym, a zarazem najszybszym sposobem jest kontrolowanie rejestru połączeń. Jeżeli dużo dzwonicie, to warto pamiętać o tym, aby raz na jakiś czas wyczyścić historię ostatnich rozmów. Wydaje się to być błahostką, ale uwierzcie mi, że pomaga. Chrome oprócz tego, że jest najlepszą i najszybszą przeglądarką internetową, to niestety wpływa negatywnie, spowalniając działanie całego systemu. Jak to zmienić? Wystarczy w ustawieniach przejść do działu aplikacje, odnaleźć Chrome i wyczyścić pamięć podręczną. Ten patent polecam zastosować również do innych aplikacji, takich jak Facebook czy Instagram. Do kolejnych sposobów będą nam niezbędne opcje programistyczne. Jak je włączyć? W ustawieniach wchodzimy w informacje o naszym telefonie, odnajdujemy numer kompilacji i klikamy w niego sześciokrotnie. Od tej pory mamy dostęp do ukrytych opcji. Korzystając z danej aplikacji, przy jej uruchamianiu na ekranie możemy zobaczyć krótkie animacje, które mają sprawić, aby wygląd był lepszy. Przy użyciu opcji programistycznych mamy możliwość zarządzania szybkością skalowania zarówno okna, jak i przejść czy długości animacji. Po wyzerowaniu nie potrzebujemy czasu na ich wyświetlanie, co przekłada się na szybszą pracę telefonu. Jeżeli lubicie umilić sobie czas grając w gry na smartfonie, to polecam Wam skorzystanie z dwóch opcji. Pierwsza z nich jest zmuszenie karty graficznej do renderingu obiektów 2D. Jeżeli Wasza ulubiona gra dwuwymiarowa laguje, zaznaczcie tę funkcję, a z pewnością gra będzie chodzić płynniej. Jeżeli macie telefon lub tablet z lepszą specyfikacją graficzną i gracie w gry trójwymiarowe, to istnieje sposób na polepszenie wrażeń Waszej rozgrywki. Wystarczy, że włączycie funkcję odpowiedzialną za wygładzenie krawędzi. Telefon nie powinien dużo stracić na płynności, a doświadczenia z gry będą o wiele lepsze niż wcześniej. Jeżeli przynajmniej jedna z wymienionych porad pomogła Wam w przyspieszeniu Waszego smartfonu, to zachęcam Was do pozostawienia lajka pod spodem. Zapraszam Was również do obejrzenia moich innych materiałów i do zasubskrybowania kanału, aby być z kolejnymi filmami na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!